lajkujcie, dodajcie mu wszystkiego dobrego, żeby chłopak miał też dobrze w życiu, no. Ludzie, lajkujcie, no stop, lajkujcie. Życie na ulicy i hardcore. Pięknie. Panowie, przedstawcie się. Jestem Robert. Janusz. Jak długo jesteście w Niemczech? Ja 12 lat, kolega 2 dni. No ja 2 dni tylko, ja z Hiszpanii jadę, przez Francję, Belgię, Holandię. Tutaj wylądowałem, teraz 2 dni jestem, jadę do Polski, do rodziny. 7 lat na ulicy, cieszę się z tego. No nie przejmuję się niczym, no, bo pozytywnie trzeba być. Bo świat teraz idzie na spada. Powiem ci, że ulica na przykład w Niemczech, ulica. Da się przeżyć na ulicy w Niemczech. W Polsce nie przeżyjesz. No nie, w Polsce nie. Bo ci nikt nie da jedzenia. Tu masz wszędzie chyba, co punkt, kurwa, masz jedzenie, kurwa. Caritas, nie Caritas, ciuchy ci dadzą, wykąpiesz się i tak dalej. Jesteś człowiekiem, kurwa, Maja. W Polsce nie przeżyjesz. Za chuja. No ja przyjechałem 2 dni temu, już mi dali. Dali mi śpiwory, wszystko, wczoraj nocowałem, dzisiaj też będę nocował. Okej. Okay. Wypiszą mi bilet za darmo do Polski, część, a tak jechałem bez niczego, aż tutaj. Z Hiszpanii. Ja. To miło z ich strony. No, dobrze. Ludzie Hiszpania są... jest... Ci powiem, w Hiszpanii zakochałem się, bo jest... No co, palmy, plaża, kobiety. Gliwice, Śląsk. No. Szczecinek. Ciepło. Nie, no, Szczecin, Szczecin. Ludzie. Skąd jesteś? Jakieś ciepło. Skruzborg. No, to niedaleko. Okej, a u ciebie jakiś konkretny powód jest? Czemu wylądowałeś na ulicy? Wszystkie kardysony. Co? Alkohol? No, zgadza się. Cały świat. Alkohol mnie zniszczył, straciłem rodzinę w Polsce. Super, panowie. Dobrze, dziękuję, Piona. Poznałem kobietę, jestem Niemcem, jestem... Nie ma za co, ale poznałem, jestem, żyję. Jest, mam lepiej tutaj, pójdę. Poprosić jeszcze moich widzów, żeby subskrybowali, lajkowali. Ciuchy, kompiecie, jedzenie, wszystko, w Polsce tego nie ma. Okej, poza tym jesteście uzależnieni od czegoś, czy tylko alkohol? Lajkujcie, stop, lajkujcie. Ja poznałem alkohol. Co leciałeś? Łącznie z Herą? Całą tablicę Mendelejewa. Łącznie z Herą? No kurwa, wszyłem, waliłem rok czasu, a wyszedłem. 4 lata waliłem amfetaminę, wyszedłem. Subotex, metadona. A jakiś kwasy, detoks do tego, kwasy, czy nic, po prostu sam? Sam wyszedłem, mam taką twardą głowę, dlatego ja mówię, że ulica nie zje mnie. Ja zjem ulicę. Rozumiesz? Rozumiem. Źle wyglądam przez 7 lat na ulicy? Żadnego domu, żadnego nic. 7 lat na ulicy. Nic, ale coś dorabiasz gdzieś? Czy... Nic. 7 lat na ulicy. Nie mamy nic. Ja nie robię. Gadam po hiszpańsku, gadam po francusku, gadam po angielsku i po polsku. No. I to mi wystarczy, człowieku. No, i lecę do ludzi. Wystarczy ci na pewno, a czemu? Ale mam taką mentalność, że idę tu do typa, chcę zobaczyć, jak się będę pytał. No nie ma problemu, to chodź. Hello. Hello, I'm sorry, you have maybe something on for them. Thank you. Have a good life. You don't speak English? Germany only. 1 euro? Thank you. Widzisz, tak się pytam ludzi i tak żyję sobie, no. I lecę tak, kurwa, przez 7 lat. Jest dobrze. I nie przeszkadza wam to? Nie chcielibyście wrócić do normalności? Nie. A co jest? A świat jest nienormalny. No zobacz, co się robi. Coraz gorzej. No, to się też zgadza. Trzecia wojna światowa wybuchła już. Nie? Człowieku, ja 7 lat w puste siedziałem w Polsce. Dlatego wyjebałem do Holandii, do pracy. Wiesz, o co chodzi. My by nie dupnęli. Ale wyszło tak, że wyglądałem na ulicy. No tak się już 7 lat. To w Holandii też byłeś na ulicy? No, w Holandii. No, mówiłem ci, gdzie. Ale ja tak wszędzie byłem. Gdzie dokładnie w Holandii byłeś? Den Haag. Den Haag? Amsterdam. Rotterdam. Gouda. A w Amsterdamie gdzie? Na centralu? Wszędzie. Nie, na centralu, w centrum, wszędzie. Ja w Amsterdamie w lesie, kurwa, spałem. Tam nie idzie spać, człowiek. No, a ty zima była. Tam nie idzie tam. Ja mieszkam w Holandii. I zima była, i ty po holendersku gadasz. Ja byłem z Holenderką rok czasu. Ale nie. Skrobnąłeś coś holenderskiego, czy nic? Ja tak samo nie lubię niemieckiego. Bo podobne takie, kurwa.
No nie jest podobny, bo na przykład Holendrzy nie nienawidzą kurwa Niemców. Tak, ale język mają podobny i śpiewają nawet w hymnie, że są z niemieckiej krwi. No, ja, ale... no tak, a nie lubią Niemców. Ale ja widziałem, jak do baru Niemiec wchodzi. Tyle, że Niemcy mają R. Do coffee shopu. Do coffee shopu Niemiec weszedł. Hmm? Chciał kupić sobie kawę i jointa, nie? Powiedziałem mu, że nie, Niemcom nie sprzedają. To miał zonka. No miał, no. A co u ciebie w ogóle? W porządku? Malutku do przodu. Masz. Dziękuję. Ta flaga. A skąd Polski? Z Polski? Śląsk. Szczecinek. Kurwa mać. Szczecin. Moje strony. Ja skąd jesteś? Kluczbork. Z Kluczbork. No to niedaleko. Ja witam rodzinę. Ja Jastrzębie Zdrój, kurwa Wisła, Ustroń, Cieszyn, Skoczów. Wszystkie tam strony. To, co, to te strony, no zgadza się. Cały Śląsk. Wszystko mam. Ja. Super panowie. Dobrze, o, dziękuję. Piona. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Nie ma za ludzie, co. Ludzie, pamiętajcie, że trzeba być pozytywnie nastawionym i być szczęśliwym. Co by się nie stało, jutro będzie lepiej. Lajkujcie. Dodajcie mu wszystkiego dobrego, żeby chłopak miał też dobrze w życiu. No. Ludzie, lajkujcie. No stop, lajkujcie. Życie na ulicy i hardcore. Pięknie.